Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu. Lecimy dalej, dzisiaj ostry znowu na tapecie. Wiem, że ostatni film był taki sobie, ale lecimy już dalej z ostrym. Mówię trochę spraw do załatwienia i tak to wychodzi, jak to wychodzi. Lecimy z ostrym. Składam powoli hydraulikę, bo będzie potrzebny ostry. Trafiła się robótka, trzeba zrobić, więc składam to na tych wężach, co mam. Jak strzelam, to tu mam spód i tak rozebrany cały, więc łatwo to będzie wymienić. A że to będzie robota koło domu, więc działamy. Nawet ich nie czyszczę, tak jak są żółte, takie zakładam. Tylko ich przyczyściłem z błota, bo były fajdane. Chociaż te są w sumie dobre, te zasilające akurat dwa są dobre. Te długie do łyżki są do wymiany, jeden na pewno. Albo nawet i dwa, oba chyba są do wymiany. Ale chwilkę jeszcze pojeździ. Składam hydraulikę, spróbuję założyć siłownik. Ale nie wiem, czy mi się uda samemu, zobaczymy, może ogarnę. Gdzie moja rękawiczka? Może ogarnę. Chociaż wątpię. Ale jakby to chciało wejść, pewnie nie będzie chciało, bo czemu by miało chcieć? O, wchodzi. Kurde, porysuje mi się to. Młotek by się jakiś przydał. Młotków brak. Są ci młotki. A, i tyle. Dalej nie chcę wleźć. Farba była. Farba była, ale puściło. Dobra. Teraz bym tu chciał włożyć siłownik. To chyba nie będzie tak, jak ja sobie to wymyśliłem. Może? O. Może być. Aj, samemu to. Wiecie, jak to jest. Nawet wchodzi. Bo i nie wchodzi. O! Tak się ładnie wsunął? Ładnie się wsunął. To może i coś z tego będzie. Czy go wysunąć? Tu dać większą śrubę. Nie, tak było, to tak założymy. Idę zobaczyć, jaką ma śrubki. Ej, mam takie długie. Dobra. Tam przelazł. Smar wyszedł. Nie wierzę. W
wpadł mi tu na dół i już go nie wyciągnę. No nie wierzę. Serio? No serio. No Madonno. Z powrotem go raczej nie wyciągnę, więc odkręcę ten trójnik. Może pójdzie. A może jak go przekręcę tylko. To się uda. A pierdziele. O, obkręcił się. O, udało się. Dobra, mamy go. A, no, jego trzeba teraz przykręcić w dół. Tak to chyba było. Tak. Jakoś to tak było. Dobra. I obdrapał się oczywiście. Trzydziestka, zakręcimy go z powrotem. Dobra, tu by pasowało go czymś, jakiś drut albo coś, albo tretytka. Może być i tretytka, a może być kawałek druta na razie. Czekaj, on mi będzie jeszcze potrzebny, żeby go spuszczać na dół. Zaraz będę wkładał węże. Idę tylko tu bolca wbiję. Na razie wsadzę taką śrubkę. Te są troszkę za krótkie. Ale czy wlezie chociaż? Powinno wleźć. Zabijemy. No, tu mam jeszcze. O, taka by była elegancka. Czy nie? O. Dobra. Chodzi ładnie. Ale poszukamy coś mniejszego. A z mniejszych. A mam takie. Dobra. Mam takie. Udamy od razu na prędkę i później się obetnie. Pięknie, dwie podkładki. Nie wiem, gdzie mam te podkładki. Tu pewnie. Będzie bailando. O, a tu się kątówką obetnie i będzie. No, będzie elegancko. Idę wyczyścić drugą stronę. Tu go jeszcze zepnę, żeby mi nie odpadł. I czyszczę drugą stronę i odezwę się później. To co? Próbujemy, czy ja to dobrze wszystko poskręcałem. Czy zaraz coś się nie wyleje. Albo siłownik będzie chodził jeden tak, a drugi tak. No
co? Założyłem plecak. Przewody. No obrót niech będzie na plecak. Dlaczego? Obciążenia, bo będę zakładał tylko łyżkę przednią. Potrzebuję trochę przywieźć czegoś i pospychać. I przy okazji będę widział, czy są gdzieś wycieki, jakieś hydrauliki, pierdoły. Węże pozamieniałem i już chodzi to jak ma chodzić. Hydrauliczne. I co? I spróbujemy to założyć jakoś. Żeby fest tego nie porysować. Ale najpierw muszę tak, siłowniki puścić na dół. Nie spróbujesz, nie dawasz. Stój tu z tyłu, tu ma obciążenie. Podnosi, ale nos. Będzie? Nie będzie. Nie będzie nawet, Marcin, bo jak ty zajdziesz, to ja pójdę w o. Później trzeba mu podstawić kołkę kawałek. No to gadałem, że tam pierwsza podnieść i po podstawie. Czekaj. Dopiero potem tu. Jak zejdę, to... To pójdę, no zejdź. Nie hopkaj, tylko zejdź. A ja pójdę w górę. No to właśnie! A, pestki są tam. O, i co to dalej? Czekaj, trzeba przynieść tu dwie pestki. Może się nie połamie ten podnośnik, co? Jak to dać, żeby nie spadło? Inaczej nie. Dwadzieścia, 40, 60, 200 kilo. Czy takie ciężkie by było? Dobra, tyle. Na tyle. Dwie tylko. Tam trzeba namalić skoro godnie. No, widzisz? No ale nie będzie, bo zajdziesz, czy ja zajdę i dalej pójdę w dół. Jak już pójdzie do góry... Popatrz, jak tu jest krzywo. Jak ty chcesz wsadzić? Gadałem, że wyciągnę na równo. One siłowniki trzymają też trochę. Aha, bo ja to myślę, że cały próg co podnieść. Oj, co tam? Widzisz, olej poszedł. Czy woda? Głupie pomysły, co? Głupie. Nie róbcie tego w domu. Kurwa, zarobki. Tyle, dobra. Tyle już więcej. Trzymaj się. A ja idę po... Nie, on już teraz nie poleci. Dobra. Idź. Poletę? Na czymś go muszę postawić, żeby łyżkę wyprostować. Czy wjechać z nim od razu? No, na pewno. Co ci to da? No! Teraz to ja już go sam podniosę. Dobra. Mówiłem, wyciągnąć to na równe i wtedy? Fajny patent, co? Fajny, trzymaj się. Dobra. Coś mu tu muszę podstawić jeszcze. To on się będzie oprzeł już na tej polecie. Oprze się już. Dobra. Trzeba mu coś pod łóżkę postawić, żeby go wyrównać. Próbujemy wjechać w te kuremesłu.
Koniec końców, łyżkę udało się założyć. Tu jeszcze muszę śruby poobcinać, bo tak tylko na szybko założone. Chciałem spróbować, czy da radę coś tym przewieźć bez tylnej łyżki. Tak się prezentuje zestaw. No szkoda, że ona nie jest no żółta, no ta łyżka. Ale już, no już to fajnie zaczyna wyglądać. Jeszcze te koła są paskudne. I co? Przejechałem raz. Tam mam nawieść trochę takiego gruzu. Jednak dupa jest za lekka, mimo to, że ten plecak jest założony tutaj. To dupa jest za lekka, troszkę padało w nocy. Więc, a w sumie go troszkę może umyło. Nie, zrobiło jeszcze większy syf. Trzeba będzie myjki go umyć troszkę. Ale do rzeczy. Nic nie cieknie jak na razie, nie widzę. A zresztą wczoraj tu się zlało trochę olejem. Nawet nie wiem ile jest w zbiorniku tego oleju. Łyżka jest trochę przerobiona, bo jest większa, jest dospowana. I też dlatego tyłek dźwiga. Ale co, spuszczę jeszcze trochę z opon powietrze, bo mam 1,5. Spuszczę do 1 bara. Może to się będzie jakoś trzymało. Bo mam, tak jak mówię, mam do nawiezienia troszkę gruzu tutaj. O, widzicie. Tu muszę nawieźć trochę gruzu. I ten. A co tu będzie, to już w następnym odcinku. Więc śledźcie kanał. A ja się z wami żegnam. I chyba miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.